Cześć, witam na moim kanale, ja to kręcę. A kręcę w tym momencie do granicy z Rosją. Zacząłem swoją podróż z Mikoszewa. Film z całej trasy będzie na moim kanale dopiero za jakiś czas. A w dniu dzisiejszym chciałem wam pokazać tylko, jak wygląda granica z Rosją. Trzy kilometry za granicą morską. Zjedziemy troszeczkę z trasy R10 i podjedziemy do takiego punktu widokowego, Wielbłądzi Garb. Wielbłądzi Garb, jest taki parking, można podjechać z Krynicy samochodem. Rower zabezpieczony, a my z buta pod taką góreczkę wychodzimy. Jest to jakaś atrakcja w pobliżu Krynicy Morskiej. Jadąc na rowerze można na chwileczkę zboczyć z trasy R10, podjechać tutaj, oczywiście jak się ma czas. No ja zostawiłem rower na dole, a tu jeszcze jest bliżej możliwość zostawienia tych rowerów. I teraz po takich jeszcze schodkach wychodzimy na górę. Jest się gdzie wspinać. Także nie tylko tereny płaskie, tylko wzniesienia na Mierzei występują. Jest informacja na tablicy mówiąca, jak się kształtowały te wydmy. Było to współdziałanie wód morskich, lądowych oraz wiatru. I tak powstały te wydmy. Wielbłądzi Garb to najwyższy szczyt na Mierzei Wiślanej, a zarazem najwyższa stała wydma w całej Europie. Jest jedynym naturalnym punktem na całym obszarze Mierzei Wiślanej, z którego zobaczymy jednocześnie Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany. Czy warto było zboczyć z trasy? Sami ocencie. Wracamy na naszą trasę R10 i kręcimy dalej. Jedziemy cały czas ścieżką rowerową R10. Droga szutrowa, mocno ubita. Kolejne miejsce obsługi rowerzystów. No, tak wygląda to miejsce. Można chwileczkę odpocząć. I tutaj w prawo teraz będziemy też zbaczać z trasy R10 w kierunku Góry Pirata. Miałem przed chwilą spotkanie z dwoma miłymi osobami, które oglądają mój kanał. Rozpoznali mnie. Są to pierwsze osoby, które
rozpoznały mnie na trasie rowerowej i przywitali mnie od razu. Cześć, ja to kręcę. Bardzo miło z ich strony, pozdrawiam ich serdecznie. Oby więcej takich spotkań na mojej trasie było. Tutaj z tej drogi asfaltowej, przy takim parkingu, skręcamy w prawo na tą górę Pirata. Znowu musiałem przypiąć swój rower, żeby wam pokazać kolejne takie ciekawe miejsce w tym regionie. Docencie moje poświęcenie. Zasubskrybujcie mój kanał, dajcie łapkę w górę, może jakiś komentarz, będzie mi zawsze miło i większa motywacja do pracy. A my spinamy się po takim piachu na górę Pirata! Ścieżka ta wyposażona jest w tablice informacyjne ułatwiające rozpoznanie ptaków, a wieża służy do obserwacji właśnie tych ptaków migrujących wzdłuż Mierzei Wiślanej. Ścieżka bardzo przyjemna do przejścia i w tym momencie dochodzę do takiej wieży obserwacyjnej. Już ją widzę i zobaczymy, jaki widok z niej. Wieży, a znajduje się ona blisko 50 metrów nad poziomem morza, rozpościera się widok na wody Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Taki jest widok z pierwszego poziomu. Proszę, młodzież nawet idzie, taki kawał drogi. Jak ci się podobało tam? Fajnie. Super, to idę ja zobaczyć. Polecam Krynicę Morską. O, proszę bardzo, od najmłodszego tutaj spotkanego kolegi. Do widzenia, cześć. Drugi poziom. O, myślałem, że wejdę jeszcze wyżej, ale się okazuje, że tam są prowadzone badania naukowe i nie mogę wejść. Są tablice informacyjne, jakie tutaj ptaki możemy zaobserwować w rejonie Mierzei Wiślanej. I powróciliśmy do miejsca, z którego żeśmy spoczyli, żeby zobaczyć tą górę Pirata i wracamy teraz na szlak R10. I przed nami teraz cały czas kierunek granica z Rosją. Co my tu mamy? To jest ostatni parking przed granicą. Tak, to jest ostatni parking przed granicą z Rosją.
Stąd do Krynicy jest 11 km. U pana parkingowego płacimy za postój. Cały dzień na tą chwilę kosztuje 30 zł. Do tego miejsca można dojechać samochodem i stąd już plażą lub trasą rowerową R10 3 km przejść do granicy. Po takiej trasie to sama przyjemność kręcić. Wejście numer 2, czyli już zbliżamy się do granicy. Jest granica państwa. Piaski. Wioska położona na najdalszym odcinku polskiej Mierzei Wiślanej. Za nią już tylko granica i rozciąga się Rosja. Zarazem jest to granica Unii Europejskiej. Nie ma tu nic wiele ciekawego. Druciany płot prowadzi do morza, ale samo miejsce i fakt, że tu się znajdujemy, jest ekscytujące. Mamy samochód Straży Granicznej. Wejdziemy jeszcze na plażę. Wejście numer 1. O, wejście jest piękne. Już widzę morze. To jest ten druciany płot, o którym wam mówiłem. Tak wygląda to miejsce. Kto dotarł, robi sobie pamiątkową fotę. Plaża raczej pusta. I z Wydmy przy granicy z Rosją kończę moją dzisiejszą relację. Przebieg całej trasy rowerowej po Mierzei Wiślanej będzie na moim kanale do obejrzenia za jakiś czas. Za ten krótki odcinek do granicy z Rosją, jak wygląda ta granica. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ten film do końca. Może wam przybliżyłem to miejsce. A ja zapraszam do obserwowania mojego kanału.